Centrala wentylacyjna to bardzo ważny element systemu wentylacji. Zapewnia wymianę powietrza w pomieszczeniu. Jej zadaniem jest zaciąganie powietrza z zewnątrz budynku i po oczyszczeniu za pomocą filtra zapewnienie świeżego powietrza we wnętrzu. Jednocześnie centrala zaciąga zużyte powietrze z wnętrza i wywiewa je na zewnątrz. Dzięki wymiennikowi ciepła powietrze usuwane na zewnątrz ogrzewa to zaciągane do pomieszczenia. Znakomity pomysł, prawda? A jak realizuje się go w praktyce? Prześledzimy to, odwiedzając firmę ESC Piotr Paruszewski O3Ozon.pl. Oprócz rekuperatorów firma produkuje także inne urządzenia, dzięki którym można zapewnić dobrą jakość powietrza w domu, a także podnieść lub obniżyć temperaturę wewnątrz budynków. Jesteśmy małą firmą rodzinną. Zajmujemy się produkcją od 15 lat. Produkujemy takie urządzenia jak generatory ozonu, centrale wentylacyjne. Uruchamiamy teraz produkcję klimakonwektorów, pomp ciepła. Produkujemy też różne podzespoły do medycyny. Po zakupie urządzeń możemy na YouTube obejrzeć film z właścicielem firmy, który tłumaczy, jak w rozsądnej cenie własnoręcznie uruchomić rekuperację w swoich czterech kątach. Zainteresowanych odsyłamy na kanał Piotra Paruszewskiego. My tymczasem przyjrzymy się, jak w jego zakładzie produkowane jest centrum wentylacyjne. Najpierw powstaje projekt urządzenia. Składa się ono z wymiennika ciepła, który ogrzewa nawiewane powietrze, wentylatorów nawiewnego oraz wywiewnego, sterownika, czujnika wilgotności i czterech czujników temperatury. Produkcja rozpoczyna się w dziale elektroniki, gdzie powstaje płyta sterownicza, będąca mózgiem całego urządzenia. To ona kieruje jego wszystkimi procesami. Po opracowaniu schematu oraz projektu płyty przygotowywany jest prototyp, który następnie testuje się w komorze klimatycznej. Płyta spędza w niej około miesiąca i poddawana jest cyklom zmiennej temperatury od plus 80 do minus 40 stopni Celsjusza. W ten sposób można zasymulować około 30 lat pracy rekuperatora i sprawdzić, jak będzie się zachowywać w zmiennych warunkach atmosferycznych. Po testach i zatwierdzeniu przez niezależne laboratorium może się rozpocząć produkcja seryjna. W pierwszym etapie na płytę metodą sitodruku nanoszona jest pasta lutownicza. Następnie w miejsca, gdzie została ona nałożona, robot precyzyjnie układa poszczególne elementy: procesory, przekaźniki, kondensatory. Teraz płyta trafia do pieca rozpływowego, w którym pasta ulega utwardzeniu. Gdy to już nastąpi, pod mikroskopem sprawdzana jest jakość połączenia lutowanych elementów z płytą. Metodą przewlekania automatycznie nakładane są takie elementy jak gniazda, do których podłączane jest zasilanie sieciowe, a także sterowanie wentylatorem. Na koniec wgrywane jest oprogramowanie, a po podłączeniu płyty sterowniczej do panelu dotykowego wykonywane są testy funkcjonalne. Tak zaawansowana elektronika potrzebuje solidnej obudowy. Zapewnia ją blacha ocynkowana. Wewnątrz niej znajdą się komponenty składające się na urządzenie, które tymczasem są przygotowywane w zakładzie produkcyjnym. Za pomocą wycinarki laserowej przygotowywane są elementy obudowy, a na wykrawarce rewolwerowej powstają elementy konstrukcji. Następnie za pomocą giętarki wyciętym detalom nadaje się odpowiednie kształty. Czas na montaż naszej centrali wentylacyjnej. Najpierw powstaje szkielet, a potem mocowane są w nim wentylator, czujniki temperatury, czujniki wilgotności, tak zwany bypass zapewniający chłodne powietrze latem oraz jonizator. Teraz całość izoluje się wełną mineralną, przykręcana jest obudowa. Na koniec montowany jest wymiennik ciepła oraz filtry. I wreszcie podłączany jest sterownik wraz z panelem dotykowym. Na stanowisku obok widzimy, jak przygotowywany jest klimakonwektor, urządzenie, które zapewnia utrzymanie w pomieszczeniu stałej temperatury. A jeśli komuś mało, może skorzystać z produkowanych w ESC Piotr Paruszewski generatorów ozonu i jonizatorów. Dzięki nim w pomieszczeniach i pojazdach możemy wdychać powietrze bez zanieczyszczeń i patogenów.